dobry. Witam, drogie panie. Cieszę się, że dotarłyście tutaj do nas, że chciałyście poświęcić trochę czasu. Dzisiaj, akurat w dniu dzisiejszym, mamy prezentację firmy Avon. Zrobiliśmy to celowo przed Dniem Kobiet, żebyście panie na ten wyjątkowy dzień mogły jeszcze sobie coś uzupełnić w swojej kosmetyczce, coś podpatrzeć, coś posłuchać, coś, o czym jeszcze nie wiemy, jak zrobić się coraz piękniejsze. No i chyba nasz pan wójt organizuje jakiś dzień, bo gdzieś wyczytała na stronie internetowej. Także myślę, że pani już piękne, odnowione. Ale dzisiaj już nie przedłużam, oddaję głos naszej pani Zofii Wawrzyk. Przywitajmy ją brawami, zachęcimy. Proszę bardzo. Na dzień dzisiejszy od poziomu konsultantka doszłam do poziomu generalnego zespołu w tej firmie. I co mogę powiedzieć o firmie? Tak jak w tym roku jest takie hasło główne, piękno i niezależność. Ta firma naprawdę daje to. Daje to wszystkim, którzy chcą i niekoniecznie konsultantkom. Dlatego, że tak jak wspomniałam, pani Mirka, każda z nas ma jakieś tam zajęcia, ale też każda z nas chciałaby zrobić coś dla siebie. W tej firmie są kosmetyki z niższej półki, z wyższej półki. I ja osobiście mam taki sposób na sprzedaż, że nie zawsze zachęcam do tego, co jest z wyższej półki, a próbuję wypromować to, co jest z niższej półki, a jednak dobre. Panie Avon organizuje co roku taki marsz różowej wstążki. Marsze są, znaczy tak wcześniej było coś takiego w każdym mieście wojewódzkim. I nawet ostatni marsz odbył się 4 lata temu w Białej Podlaskiej. W tej chwili odbywa się to troszkę inaczej, ponieważ każdy okręg zabiera swoje konsultantki, ewentualnie panie, które chcą dołączyć do tego marszu i wybieranie się do Warszawy, gdzie to jest promowane. Tam głównymi, tak jakby głównymi aktorami tego marszu są panie tu pokazane, ale jest jeszcze masa różnych atrakcji. Są też robione takie stoiska, gdzie można zrobić mamografię, gdzie można się dowiedzieć właśnie sporo o raku piersi, o tym, jak badać, jak zapobiegać temu, badając się samej i jeszcze wiele różnych sposobów. Ta akcja też jest czymś takim. Akcja jest zakończona przekazaniem pieniędzy uzbieranych przez dany rok na naszych kontach. Nasza szefowa tutaj na wschód, Oksana Zacharkowa, przekazuje to dla jakiejś kliniki i ostatnio właśnie przekazała 12 milionów dla kliniki w Warszawie. Damy na zmianę, każda z pań pod katalogiem ma parę rękawiczek. Jeszcze chciałam powiedzieć, proszę o zdjęcie bijuterii. Muszę sobie zdjąć, bo się podrapię. Rozcieramy go. Najpierw rozcieramy. Zewnątrz. Tak. Wrzodka też. Staramy się poprzeć. Pierwsza sprawa to pobudzamy krążenie, ale też i zgłuszczamy zbędny naskórek między palcami. Prawda? To tak. I po pewnym czasie wysycha. Robimy to właśnie dotąd, aż to zaczyna wysychać. To chyba tak około minuty, półtorej to jest góra. Ciepło. Jak zacznie być ciepło, to parafina, która jest w tej masce, zacznie się wchłaniać właśnie.
właśnie naszą skórę. To nam da takie fajne uczucie, bo to też jeszcze będziemy musiały być. Już taka dziecięca do korku, do cukru samectwa, Znaczy to tamto jest właśnie skrót, bo bilet to jest peeling, a to jest skrót, ale teraz jest taki rewelacyjny skrót też zielona pębaza i aloe i coś tam. Ten właśnie dobrze się trzymał, dobrze wyglądał. Czy to pod kątem wyglądał? Ja zobaczę, jak to jest. Jeszcze mam łoki z ciepłą i dlatego, że jeśli ta sytuacja no to mimo wszystko tutaj się zrobił jaśniejszy, tak? Tutaj jest jaśniejszy.
tak uczona ostatnio. Teraz wam będzie cieplutko do księgi, w rękawiczej. To jest akurat pan tak, tak, z tej. O co? Aha. Mam nadzieję, że taki mam wiersz konsultacji, że można tutaj jeszcze wszystkim dowiedzieć się, jak to moja wersja powstała, oglądać się dalej. Zaczynam od mniejszego pędzla, żeby wejść dokładnie do wszystkie zakamarki twarzy. A następnie przechodzę do dużego, żeby utrwalić całą resztę. Teraz baza pod cienie, która przedłuży nam trwałość i wzmocni pigment. Od razu utrwalam ją pudrem, żeby nie wchodziła mi w jakiekolwiek załamanie powieki. Teraz wybiję i wtedy zaznaczam muzeum cieniem z zestawu do skrócenia. Od cielistego cienia, który rozjaśnia wewnętrzną część powieki oraz ruch pogłębiowy. Następnie jasny połyskujący brąz nakładam na powiekę rękoma, pozostawiając jej wewnętrzną część wolną. Wychodzę już troszkę ponad załamanie powieki, rozcierając całość. Teraz matowym ciemnym brązem przyciemniam sam zewnętrzny kącik oka. Puchatym pędzlem dobrze rozcieram całość, żeby nie było żadnych widocznych granic. Czarną zieloną kredkę super sząc nakładam na linię wodną oka. Wracam do jasnego brązu i rozcieram mi powiekę dolną, kierując się do wewnętrznego kącika. Zawsze się ma wszystko na miejscu, nie?
Nie rozmawiam. Wszystkie całości pokryte, nic nie widać.